Karuzela Premier League kręci się w najlepsze. Czas na 16. kolejkę angielskiej ekstraklasy. Nietypowo, bo rozpoczynana, inaugurowana ta kolejka w poniedziałek na Selhurst Park. Crystal Palace podejmie dzisiaj drużynę Leicester City. A na ten mecz zaprasza Państwa niezwykle gorąco Mateusz Kowalski. Burns w pole karne pada teraz. Gracz drużyny Leicester w polu karnym i za moment będziemy mieli informację, czy jest rzut karny, bo to jest w tym momencie bardzo dobre pytanie. Mamy wideo weryfikację, będzie zaraz porozumiewawcze, jakaś informacja zwrotna od tego właśnie obsługujących system weryfikacji. Wpadł w pole karne Luke Thomas. Wydawał się być podcinany, gdzieś zahaczony przez gracza Crystal Palace i tak, sędzia dyktuje rzut karny, a to oznacza, że za moment przed szansą na zdobycie pierwszej bramki w tym meczu będzie zespół Leicester City. Kelechi Iheanacho, on za moment będzie wykonywał ten rzut karny, ale jeszcze poczekajmy, bo musi dać znać Graham Scott gwizdkiem, że można już uderzać na bramkę, ale teraz świetnie broni Vicente Guaita, uratował swój zespół zawodnik, bramkarz Crystal Palace, choć trzeba powiedzieć, że no to uderzenie Iheanacho to było poradnik, jak nie wykonywać rzutów karnych, bo naprawdę to było bardzo uderzenie, nie tylko pod względem siły. Siła to jest raz. Dwa, na takiej wysokości, gdzie no bardzo często bramkarz po prostu zostawia sobie rękę. Teraz przy piłce Crystal Palace, zagranie na wolną pole, na prawą stronę jest tam Andros Townsend, dośrodkowanie w pole karne, będzie być może strzał głową, jest gol! Gol! Crystal Palace prowadzi 1-0. Wilfried Zaha pakuje piłkę do siatki, no i można powiedzieć teraz, zemściło się to, czego nie wykorzystali w pierwszej połowie zawodnicy Leicester. Druga połowa, naprawdę dobre 13 minut w wykonaniu drużyny Crystal Palace, a to jak teraz zagrali, to już naprawdę jest pokaz ich, myślę, dobrych umiejętności, bo zagranie piłki w pole karne, zagranie na prawą stronę boiska, na wolne pole, tam nie było żadnego gracza. John Evans po raz kolejny popełnił błąd, spóźnił się do piłkarza, do Townsenda, ten dośrodkował piłkę w pole karne, błąd też Kaspera Schmeichela, bo po tak zwanym krótkim rogu, który powinien pilnować bramkarz, ja rozumiem, gdyby piłka leciała przeciwległy róg bramki, no okej, mogło być ciężko, ale jeżeli bramkarz, który stoi przy samym słupku, jeszcze puszcza gdzieś się między brzuchem a słupkiem, no to no cóż, jak to mówią Anglicy, sorry, tak to właśnie bywa. W tym momencie 1-0 prowadzi Crystal Palace, no i powiem szczerze, naprawdę ta bramka im się należała. Jest przy piłce drużyna Leicester, strzał na bramkę i gol! 1-1, więc udało się w końcu wyrównać stan tego meczu, ale nie Jamie Vardy, którego podejrzewałem, że może jeszcze zdobędzie bramkę w tym meczu. Nie, tym razem nie on, a grający z numerem 15, to był Harley Barnes, to był ten zawodnik, który zdobył bramkę. Skończyło się na tym właśnie, że piłka została zagrana przed pole karne. Tam niepilnowany był Harley Barnes, który właśnie strzałem lewą nogą kopnął płasko po ziemi. Tutaj też myślę błąd popełnił przede wszystkim obrońcy, którzy dopuścili do takiego strzału, ale błąd też popełnił bramkarz, który może też będąc zasłonięty, nie był w stanie tego odpowiednio zauważyć, ale też no, piłka po ziemi kopnięta spowodowała, że
płasko po ziemi. No zaskoczyła, po prostu zaskoczyła. Nie starczyło mu, mówiąc kolokwialnie, rąk.